Ja sobie skaczę, majaczę, używam dziś acze, bonusy, wizyry i też. Malutki koko, czambo, kogucik i świnka, kotek, piesek, nie to pesz. Cześć, witam was bardzo gorąco w lesie. Dzisiaj kolejny odcinek, kolejne przygody z The Forest. W poprzednim odcinku dopiero rozpoczynaliśmy naszą przygodę. Opowiadałem tam o grzybobraniu i tak dalej. A dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od miejsca, w którym właśnie chciałem zrobić sobie bazę. I tutaj, na tej małej wysepce, pytałem was, czy można się osiedlić i czy kanibale tam potrafią się dostać. Podobno nie potrafią pływać, ale czasami się bugują i niektóre z tych właśnie mutantów, niektórych z tych kanibali potrafią tam się przedostać. W każdym razie jest już tak ciemno, że ja już nic nie widzę, dlatego też odpalimy sobie może zapalniczkę. No i ja powinienem w ogóle tutaj zrobić tak. Tam jest ta wyspa, a tutaj na brzegu zrobiłem sobie takie malutkie składowisko. Zrobiłem sobie taki, jak to się mówi? Holder. To jest taki... mniejsza o to. Wiecie dobrze, o co chodzi. No i to taki pseudo szałas. Ja teraz tylko się boję, że przyjdą do mnie tutaj kanibale. Kurde, ja wam powiem, ja będę tutaj krzyczał jak małe dziecko. Chyba wam o to chodzi, co? Ale nie, tak naprawdę to wszystko zależy od momentu, kiedy oni mnie tutaj zajdą. Bo jak się nie będę tego spodziewał, no to będzie dla mnie troszkę traumatyczne przeżycie. No ale przeważnie to jest tak właśnie skryptowane, że nigdy nie wiadomo, kiedy oni tutaj przyjdą. Ja na przykład teraz już nic chyba nie widzę. Mógłbym iść z latarką, co? Dobra, latarka jest dużo lepsza. Oh my god. Weźmiemy sobie dwa patyczki. Ostatnio mnie ktoś pytał, czy ja mam 60 FPS-ów w tej grze. Tak troszkę mnie zdziwiło, ponieważ ja chyba w tym poprzednim materiale w ogóle nie wspominałem o tym, ile mam FPS-ów i tak dalej. Ale faktycznie, jak tak porównałem ten materiał, który ja wyrenderowałem z materiałami innych YouTuberów, no to dosyć płynnie to chodzi, chociaż jakość jest niestety słaba ze względu na rendering. Wierzcie mi, że gdy ja otrzymuję ten surowy plik dopiero co nagrany, ta jakość jest niesamowicie dobra i problemem jest to, że ja jako taki YouTuber z podstawowymi uprawnieniami do wysyłania filmów bez jakichś dodatkowych tam zmian od strony administracji YouTube'a, zresztą jak spytacie innych YouTuberów, mają też ten problem, czyli robią naprawdę rendering bardzo dobrej jakości, materiał wychodzi igła, tak jakbyście oglądali to u siebie, tak? Czyli bez żadnych strat jakościowych. Niestety po wrzuceniu na YouTube'a to wszystko się psuje. Bitrate powiedzmy z 30 tysięcy jest zmniejszany na 3 tysiące i wtedy na przykład moje materiały wyglądają jak jedna wielka pikseloza. No i niestety to nie jest fajne, no. Okej, ja już tutaj prawie umieram. Tylko tak, ja nie mam jedzonka w ogóle. Praktycznie w ogóle. Zrobimy sobie coś takiego, jakby tutaj mnie napadli. Bateria chyba się już wyczerpała. A, świetnie. Nie, bateria się jeszcze nie wyczerpała. Dobra, ja muszę iść jakieś jedzenie szukać. Jak ja nie znajdę żarcia, to ja przecież tutaj leżę. To zginę. A co wy myślicie, że co? Że to bez jedzenia da się żyć? Nie, moi drodzy, nie da się żyć. To znaczy, bez picia się nie da żyć. Bez jedzenia to najwyżej będzie wam trochę słabo, nie będziecie mieli siły. Ale bez picia. Także bez jedzenia da się naprawdę wiele, wiele dni, tygodni nawet przeżyć. Ale najważniejsze jest picie. A ja tutaj zostałem rzucony na tą wyspę tylko i wyłącznie z tasaczkiem. Synka mi zabrali, no ja powinienem teraz wypić te wszystkie, kurde, ustrojstwa tutaj. Powinienem te wszystkie alkoholowe substancje wypić. Spić się i leżeć tutaj, czekać po prostu na jak przyjdzie pomoc. Może przylecą po mnie. Chociaż nie, bo nie zapłaciłem ubezpieczenia. To jeszcze jakby mnie uratowali, to potem bym zapłacił pewnie 30 tysięcy dolarów. To nawet by mnie nie było stać na to. To lepiej nie, to lepiej niech mnie nie ratują. To jest ciekawy pomysł, jestem głodny.
zamiast siedzieć gdzieś tam na brzegu, nie? Żeby się nie zesrać w majty, bo mam tylko jedne, bo wiadomo, jestem na wyspie bezludnej i nie mam zapasowych majtek, to idę w głąb lasu. Wiedząc, że są kanibale. To jest też ciekawa sprawa. Kurde, ja chcę go zabić. Co tu jest, Legwan? Where are you, my friend? Gdzie ten... Gdzie on był, ten... Tu jest króliczek, czy... Oh my god, mam króliczka. Coś tu chodzi. Może to kanibal? Nie. To są nasze paprotki. Słyszycie to? Jest Legwan! Oh my god! Nice. Dobra, ja już spadam do bazy. Szybko, szybko, szybko już uciekam, bo ja teraz jedzenia się nie dotrzę. Oh my god! Coś tu się dzieje! Jest action! Uciekać! 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 Oh my god! Orzeszku ty! Ja sobie tu upiekę, a tobą się zaraz zajmę. Chodź tu. No, 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 come on. Come on, my friend. Może lubisz zapalniczki, co? Pierwsze spotkanie. Jeszcze nie. Podpieczemy troszkę. Już można jeść? Oh my god, zjadłem sobie. To teraz mogę iść na zabawę. Cześć! Chodź tu! O, jaka ty jesteś fajna. Gorąca laska, ci powiem. Yummy. Mogę sobie te co bardziej interesujące mnie części ciała zabrać teraz, na przykład nogę, rękę. Ej, właśnie, tu jest moja głowa. Magiczna kula numer 8. Och, ty kulo moja. Co dziwne, kiedy zabijecie go i weźmiecie jego części ciała, to każda część ciała, to znaczy zawsze głowa wygląda tak samo, niestety. Czy to kobieca, czy to od faceta głowa, to właśnie niestety jest taka, taka o. Dobra, weźmiemy sobie teraz tak. Jest strasznie niefajnie w nocy, bo ja tutaj nic nie widzę. Jest spieprzony w ogóle te inventory. Ale my friends, teraz tak, co sobie zrobimy? Potrzebujemy teraz zrobić taki fajny oto trzymak na te wszystkie części. Podobno, gdy będziemy w ten sposób tutaj części ciała, no to są takie totemy, gdy będziemy w ten sposób eksponować te totemy, czyli zdobycze, skalpy, i będziemy je ustawiać w miejscu, gdzie mamy bazę, to oni nie będą się tam wałęsać. Chodzi o to, że to ich podobno odstrasza. A czy to prawda, to kurczę, nie wiem. No ale spróbujemy. Nie wiem, ustawię tutaj, powiedzmy. Dałem tą głowę na patyk, ale potrzebujemy jeszcze kamieni. A właśnie, nie sprawdziłem tego, czy oni, kanibale, mogą pływać. I właśnie to następnym razem sprawdzimy. Czyli jak kolejnym razem będą mnie gonić, to postaram się spieprzać tam na tą wysepkę. To będzie ciekawa rzecz, moim zdaniem. W ogóle piłki tu są... Nie, to nie jest piłka, to jest kamyczek. Ale piłki tenisowe też tu są, no bez sensu w ogóle. Kto tam, każdy wziął piłkę tenisową, lecąc samolotem? Co, oni wszyscy tam gdzieś lecieli? No co ja to robię? Czemu ja... Ach, bo to nie są te kamyki. To są dwa rodzaje kamyków. To są kamyczki, którymi się rzuca, a są też takie kamyki, których ja potrzebuję, czyli potrzebuję takich kamyków do układania.
No niestety tych kamyków tu chyba nie ma. Moja baza jest pseudo. To znaczy, jeżeli ktoś na przykład teraz się zastanawia, kurde, czemu ten Bąkol tylko tam siedzi nad tym jeziorem i nie idzie na przykład do ich jaskini, to spokojnie, spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Tylko wiecie, jeżeli ja na przykład chcę poprowadzić taką serię tutaj na YouTube i chcę wam pokazać nie jeden, dwa materiały, tylko dużo więcej. To przede wszystkim nie mogę ginąć. Dlatego też chyba teraz muszę się cofnąć pod bazę. Oh my god. Oh my god. Uciekaj. Bengal. Jeszcze jeden kamyk. Monkol, jeszcze tylko jeden kamyk potrzebujesz. Oh my god, ja sobie to zapiszę. Uwaga, zapisałem. Jest. Chyba zapisałem. Rozpalimy. Tam jest jakiś gościu. Oh my fucking god. Walnę ci kamieniem. Ostrzegam. Jak wyjdziesz do mnie, to ci walnę kamieniem. Tam jest jakiś namiot. Idziemy do tego namiotu. Spokojnie, tu nic się nie dzieje. Jeden wielki luz Maria. Co tu jest grane w ogóle? Co ja tutaj... Gdzie ja coś odkryłem? Czemu ta muzyka się tu zmieniła? Ej! Ciekawostka to jest taka. Oh my god, co oni im robili tutaj? Ja nie chcę wiedzieć. Ej, coś tu jest! Bomba chyba. Baterie? Mogę z czymś to połączyć? Może z bateriami? Nie bardzo. Może jakbym z czymś to połączył, to by wyszła jakaś bomba czy coś, nie? Ej, to jest ciekawostka. Ej, dobra, biorę liny. Podobno z lin można zrobić potem jakąś łódeczkę, albo nawet domek na wodzie. No czemu ja tą latarką ciągle świecę? Ej, hello. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj jakąś opowieść wam tutaj przytoczyć, ale niestety, kurde, wszystko mi wypadło z głowy. I obiecuję wam, że następny odcinek będzie wraz z jakąś opowieścią. O, tam jest ten dzikus jeden pieprzony, jeden kurde gówniarz. Son of a bitch of the year. Ej, ty! Hano! Czekajcie, jebnę mu kamieniem, to jest zawsze znieważające. E, ty, Hano tu! Fuck you! No, podaj kamienia. Aport! No nic. Nie reaguje po prostu. Zero. Null. Keine reaction. Fuck you! Daj kamienia! Kurde. No. Ustaweczka, ustaweczka będzie, tak? Nie, don't. Znaczy, ja bym chciał ją zarżnąć, tak. Ale if you know. Kim ty kurna jesteś, żeby się ze mną równać? Fucking. Ej, ona była łysa i już jest ruda w ogóle, to jest amazing. Oh my god. Moi drodzy, powiem wam, że ta seria będzie z kiślem w majtach. Czasami. O, tam znowu ktoś biegał. Widziałem. Chociaż coś się zbugowało troszeczkę. Ale nie przejmujcie się, to jest alfa. To tam się wszystko może zbugować.
Czy to jest czasem wejście do jaskini? Czy ja jestem blisko wejścia do Oh my god! Oh my god! Chodź tu! You scummy fucking bummy! Ha! Fajnie tak dostać rączką. Oh my god, tylko nie tak! Oh fuck you! Oh! Nie ma! Fuck you! Co to ma być? Powiedz mi, dziewczyno. Dziewczyno, jak wino, uderzasz do głowy. Ty się patrz! Ty tylko się patrz, dzikusko! Oh my god, oni wychodzą znowu teraz w dzień. Zupa była zasłona. I teraz musisz ponieść za to karę. Pamiętaj o tym, dziewczyno. No, ja sobie teraz wezmę. Tu jest dużo tych. Czy ja powinienem zrobić? A, zrobimy. Wesołe rączki. O, a to jest w ogóle super ekstra. To wygląda już niesamowicie fajnie. To wygląda wesoło przede wszystkim. Hejo! High five! Idę sobie pozbierać te tamagotchi tutaj. A. To są kawałki. Kawałki mojej przeszłości. Dzięki temu mogę po prostu wracać do moich wspomnień. Ach, jak to było fajnie na tej wyprawie. A właśnie, ja miałem powiedzieć, że w następnym materiale zdecydowanie powiem wam jakąś, opowiem wam jakąś historię. No bo to nie może być tak, że ja sobie tutaj gram, oddaję się całkowicie tej grze. Musi być coś ciekawego, jeszcze dodatkowego. Także postaram się. A czy to wyjdzie fajnie? To nie wiem. Oczywiście wiecie, no ja sobie mogę równie dobrze wymyślać jakieś historie, ale to nie w tym sens, nie? To nie o to chodzi. Patrzcie, kurde, pełzająca ręka. Hopla, 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 jestem taką rączką, która sobie biega wciąż. Robię tutaj salto, bo dziś to warto, robić salta w lesie wciąż. Ja sobie skaczę, majaczę, używam dziś acze, bonusy, wizyry i też malutki kok. Ko, czambo, kogucik i świnka, kotek, piesek, nie topesz. Ej, co to w ogóle tutaj jest? Już uspokój się, rączko, no, uspokój się. No. A ty świntuchu, a, weź się stąd. Dobra, idziemy zobaczyć do tej jaskini. Zobaczymy, czy to jest faktycznie ta jaskinia. Bo jeżeli ja myślę, że to jest ta jaskinia, z której oni wychodzą, to mam przekichane. Nie. To nie jest te wejście do jaskini. Tutaj też nie ma wejścia do jaskini. O, ale tam są dzikusy. Oh my god, zobaczył mnie, ja stąd spieprzam. You son of a bitch, ja stąd uciekam. Dobra, ja już się tych dzikusów tak troszkę mniej boję, bo już dobrze wiem, czego się mogę po nich spodziewać, tylko są niektórzy z nich, którzy są niesamowicie mocni i to jest niestety słabe. Bo ja wtedy jestem bezbronny. A czekajcie, czy tutaj jest głowa? Nie, to jest chyba rączka tylko. Dobra, to jest rączka. Dobrze, no i co by wypadało teraz zrobić, moi kochani? Wypadałoby zjeść sobie coś. No mam jaszczurkę, ale upiec jej nie mogę. Dlatego zrobimy sobie tutaj jakieś ognisko takie konkretne. No, zrobimy sobie takie małe ognisko znowu. A...
Dobra. A te liście tutaj, tak? Tu są jakieś liście, ja to mogę tutaj wszystko. Mogę sobie pozbierać te kamyczki, porzucać nimi do wody i tak dalej, ale tu nie o to chodzi. Moi kochani, mamy 4 razy linę. Czy byłoby złym, gdybym na przykład rozpoczął wielką budowę niesamowitej budowli, jakim jest houseboat? Czy to w ogóle ma sens? A chyba nie. Zobaczcie. To w ogóle nie, 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 nie. To w ogóle na wodzie się nie utrzymuje. Widzicie to? Houseboat. To się na wodzie nie utrzymuje. To lipa. Ale na przykład taką łódeczkę jak najbardziej bym sobie odstrzelił. Co wy na to? No to będziemy tutaj robić łódeczkę. Będziemy pływać potem. O, fuck! Usunąłem to. Dobra. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tutaj taką łódeczkę. Nie wiem, czy to jest wszystko jedno, czy zrobię ją na lądzie, czy coś. Dobra. I będę ją tutaj robił teraz. 5 bali tylko potrzebuję. No to nie ma problemu przecież, nie? Jestem w stanie to. A, ja muszę to zjeść, bo to się spali. To już się spaliło. Fuck. Dobra, muszę się napić. Dobra. Jest znowu dzikus jakiś tam. Aha, te łódki chyba z tego co wiem, to są upośledzone. Kiedyś próbowałem robić łódkę i ona nie miała żagli i w ogóle nie umiała utrzymać równowagi. A teraz co? No jest jakiś patyk taki, no jest patyk. No, na przykład mogę wskoczyć na tą łódkę. Tylko w jaki sposób się nią kieruję? Chyba na razie się nie da kierować tą łódką. Ale czekajcie, czy to by było. Ej, bo to by miało sens, bo jeżeli ja mogę ją popchać, tak? Zobaczcie. Mogę ją popchać, to mogę na przykład sobie towary przenosić na drugą stronę. To by było zajebiste. I teraz. Patrzcie. Bo jest coś takiego, że ja nie mogę więcej niż dwóch bali wziąć, nie? No i znowu latająca ręka. Ej, czemu ta ręka. Kurde, ręko, chodź tu, wezmę cię. Bo ty może jesteś spragniona jakiegoś uczucia. W ogóle zrobię to troszkę ciemniej, bo tutaj brightnessy są takie dosyć. Okej. No okej. Już jest chyba lepiej, co? Chyba jest lepiej. No i dobra, biorę sobie takie bale i teraz to jest pytanie. Zdecydowanie to się nie udało. No co te ręce? Ale jeszcze mam jeden pomysł. Jeszcze mam jeden pomysł. Gdybym wziął na przykład taki trzymak. I czy ten trzymak. Nie. Nie, jednak się nie uda. Wiecie, co chciałem zrobić, nie? Kurde. Jednak się to nie udało. Chciałem sobie ten trzymak na drewno tutaj dać, osadzić na tej tratwie i sobie tak zajebiście tam przenosić to wszystko. No ale niestety się to nie udało. No dobra, no to wiemy już przynajmniej, że łódka jest upośledzona. Wiemy to, że jestem głodny jak wilk. Dlatego też powinienem teraz wyruszyć po jedzonko. No a w następnym odcinku, w następnej odsłonie zrobimy sobie wyprawę po duże zapasy jedzonka. Przede wszystkim jedzonka. No i może opowiemy jakąś historię. Więc ja teraz tutaj wyruszam, żeby upolować na razie takiego na szybkości. Jakiegoś legwanika czy coś. Tylko wiecie, to jest trudne. Oni tutaj się dziś czają. O, jest. Tam coś jest. Króliczek. Króliczek był. O, straszny przeciąg. O, jest. Nice, dobra. Idę na szybkości sobie to zjeść, żeby tylko nie umrzeć z głodu. No i w tym momencie ja już się z wami żegnam. Także ponad 20 minut ten odcinek. Ja myślę, że takiej długości odcinki będą spokojnie. Jakbyście mieli jakieś dodatkowe może uwagi odnośnie tego, co ja tutaj robię teraz z Deforest, to dajcie znać. Jeżeli macie pomysły, co mam skraftować, co mam zrobić w moim tutaj gameplayu, na przykład z moją bazą, czy jakiś przedmiot skraftować, może jakieś miejsce znaleźć ciekawe, to dajcie znać. Tak jak mówiłem w pierwszym materiale, ja jestem takim troszkę laikiem. Grałem w Deforest może łącznie z 5 razy, 5 takich odpaleń po pół godzinki sobie zrobiłem, więc co prawda troszkę wiem o tej grze, ale nie wiem wszystkiego, także zdaję sobie sprawę, jeżeli ktoś na przykład tą grę też posiada,
i grywa codziennie albo na pewno częściej ode mnie, to się zna bardziej niż ja, także przyjmuję to z pokorą. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, jeżeli Wam się podobało, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia do następnego odcinku. Mam nadzieję, że będziecie oczekiwać, bo ja już się doczekać nie mogę. Trzymajcie się. Cześć!